Gitara siema, witam was Chester. W pierwszym odcinku z nowej serii, co nowego w kolekcji. Będę pokazał, jakie gry udało mi się zakupić w danym miesiącu. No i zaczynamy. W marcu udało mi się wycebulować Resident Evil Origins Collection. Jest to zestaw, pakiet dwóch części. Resident Evil i Resident Evil 0. Wiadomo, na PC. Na aktuali PC. Kolejną grą jest Killer Instinct na Xboxa One. Co prawda nie mam Xboxa, ale gra była tania, to postanowiłem kupić. Będzie czekała, aż przyjedzie Xbox. Kolejną grą jest Sniper 2. Sniper Ghost Warrior 2 Limited Edition PlayStation 3. Gierka używana. Udało mi się ją wycebulować. Następna giereczka. Far Cry 4. Również na PlayStation 3. Też używany. Trzecia gra, którą kupiłem z dniema poprzednimi w zestawie, to Ghost Recon 2. Advanced Warfare, wiadomo, Tom Clancy. Też na Playa 3. Za te trzy gry dałem 40 zł. Myślę, że to dobra cena. I ostatnią grą jest Assassin's Creed 3 na Playa 3. Jeszcze folii. Nie wiem, może kiedyś odpakuję i przejdę. Z gier to by było na tyle. Niestety marzec był dość słaby. Może w kwietniu będzie coś więcej, lepiej. Oprócz gier zacebulowałem jeszcze słuchawki. Kingstony HyperX Cloud 1, biało-czarne. Bardzo spoko słuchawki. Myślę, że unboxing też zrobię. To było na tyle. Dajcie znać, czy się podobało. Łapkę w górę. Suba, komentarz. Jeszcze jakby ktoś chciał, to tu jest moja stópka. Fetysz stópek zawsze. Świeża skarpetka. To było na tyle. Dzięki. Nara.